Halo, witam was w kolejnym zwykłym dniu w mieszkaniu Nikoli. A przed nami będzie kolejny test super zabawek dla kitku. Tym razem mamy dwie rzeczy, które będziemy testować. Pani Ball! Takie coś samo miałem u siebie kiedyś może. O, zobaczcie, jest takie coś. Ja wiem jak to działa, już, no i to jest super akurat, to może być całkiem fajne. I generalnie to wkłada się właśnie taką kulkę i ona sama jeździ. Widzę, że najmniej trzeba wsadzać kulki, już jest duże zainteresowanie wśród kokitwu. Tylko tu trzeba oczywiście chyba włożyć baterię. To się położy zaraz. Zobaczmy jak to wygląda. Tu są potrzebne baterie. Jak to się mówi? Jak się okazało? Nie działa. No cóż, takie rzeczy czasami się zdarzają. Będziemy musieli oddać to na gwarancję albo coś wymyślić, ale chyba tak. A z nami jest jeszcze Tomek. Tomek, przywitaj się. Widzimy, że oprócz tego, mimo że nie ma tam kulki, to kitko mi tak się mega podoba. A tu jest Nikola, która profesjonalnie otwiera kluczyki moimi kluczami. Drugie pudełko z drugą zabawką, bo chcę sprawdzić, jakie tam są potrzebne baterie. I znajduje takie coś. Tomek, odkręć. Proste zasady. Nie powiem jak to wygląda. Drugie, wędka dla kitku, ale też nie mamy baterii, więc dzisiaj tego prawdopodobnie nie przetestujemy. Zobaczcie na Lucyfera, jaki jest mega smutny z tego powodu. Lucyferku, jesteś smutny? Lucyfer, smutek? 6.5 hours later. Mamy już baterię. Generalnie okazało się, że baterie były w zestawie, tylko nie były widoczne. Czas na test. Ja już tą kiedyś zabawkę pokazywałem bodajże, tak mi się wydaje przynajmniej. Generalnie prosta zasada. Włączamy teraz kulkę, która będzie latać na wszystkie strony. No i zabawa trwa. Łowca. Mamy tutaj półeczki dla kitku. Tu mamy elegancki jak to się nazywa? Drapak. Generalnie plan jest taki, żeby tutaj na górze zrobić półeczki, żeby kitku mogły przejść. Mamy cały sprzęt. Mamy tu i mamy flarka, który jest mistrzem budowlanym. No więc on zaraz to ogarnie. Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do 5 rano. Dobra, okam dupy rozbić ten pomysł. No i nie udało się zamontować półeczek. Zabrakło czasu, drabiny, paru elementów. No trudno, zamontujemy je później. A teraz jedziemy na strzelnicę z Hubertowym Muszkowym. Klikam. CZ-ka, Shadow. Co ja robię? Przecież kurwa tarczy nawet nie przygotowałem. Dobra, CZ-ka Shadow. Mm-hmm.
biodra. Jak Terminator. Jak Terminator, czyli tak.